pułkowniku. Dowódca uroczystości podpułkownik Ozimkiewicz melduje pododdziały 18 Łomżyckiego Pułku Logistycznego do uroczystej przysięgi wojskowej żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Przewodniczący. Pododdziały, baczność! Pododdziały, zboczni! Dowódcą pocztu flagowego jest podporucznik Adriana Bogor. Flagowym starszy kapral Karol Własiuk. Asystuje sierżant Kamil Agacki. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przewód dzieła, szalno odbierzemy. Na rynku w Białej Podlaskiej w uroczystości szczególnej. Ze względu na to, że po 4 tygodniach szkolenia podstawowego dzisiaj 113 elewów, a już niedługo żołnierzy, złoży rotę przysięgi. Z tego miejsca serdecznie witam wszystkich przybyłych na uroczystość. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie. Krwi własnej, ani życia nie szczędź. Krwi własnej, ani życia nie szczędź. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. To? Księdze, żołnierze, wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar. Do szyku, marsz! Bóg, który powołał was do służby naszej ojczyźnie, niech wam udzieli swego błogosławieństwa, byście mogli godnie wypełnić swoje powołanie. Nasz Pan Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował, niech sprawi, abyście jako żołnierze w trudnej służbie wojskowej Rzeczypospolitej Polskiej byli zdolni nawet oddać życie. Duch Święty, Duch Męstwa i Rady niech wam pozwoli godnie z honorem wypełnić wasze żołnierskie obowiązki. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Boże mocny, który w ręku trzymasz losy ludzi. Nie pomnij na grzechy nasze, ale wzmocnij z wysokości siły Twojej i pobłogosław tych żołnierzy, córki i synów naszej ojczyzny. Daj im czystość i prawość myśli i serce nieustraszone, aby w cieniu sztandaru z odwieczną prawdą Bóg, honor ojczyzna, podnożali ich pod obroną i osłoną świętych i dochowali przysięgi do końca swego życia. Błogosławieństwo Pańskie nie stąpi na was przez Jego łaskę i miłość do człowieka w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków. Złożyliście dzisiaj przysięgę, a rota przysięgi jest bardzo krótka, ledwie kilka wierszy, ale jakże ważnych, ze względu na to, że pod słowami, które się
tej rocie kryją. W przysiędze zawarte jest wszystko to, co związane jest z historią żołnierza polskiego. Nie zapominajmy o tym, że złożona przysięga w kształcie i sytuacja zarówno Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, również żołnierzy 34. Pułku Piechoty, który w latach przedwojennych odzyskali niepodległości aż do realizacji zadań w 1939 roku stacjonował tutaj, w Białej Podlaskiej. Żołnierze młodego rocznika, tak jak wy, składali przysięgę, żeby stać na straży obywateli, waszych rodzin, państwa polskiego. 34. Pułk Piechoty w ramach zapasowej dywizji, 9. Dywizji Piechoty od pierwszych dni września 1939 roku boje toczył na Pomorzu. Tam walczył, tam duża część żołnierzy zginęła, nie wróciła do swoich rodzin. Ostatni dowódca pułku, trzykrotnie ranny, trafił do szpitala w Białymstoku, gdzie jak wielu innych żołnierzy, policjantów, żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza i innych służb, którzy składali przysięgę na wierność Rzeczypospolitej, ponieśli największe ofiary, rany i wartość najwyższą, życie. Mam zaszczyt w naszym, mieszkańców Radziwiłłowskiego Grodu nad Krzną imieniu zwracać się dziś do składających przysięgę żołnierzy Piastowskiego Garnizonu. Chciałbym wam od mieszkańców miasta przekazać najserdeczniejsze gratulacje i dowody wdzięczności za to, że ten Piastowski Garnizon tworzycie, za to, że w Białej Podlaski gości w tym pełnoskalowym wymiarze Wojsko Polskie, a znajduje się w naszym mieście nieprzypadkowo. To miasto o przepięknych wojskowych tradycjach. Z dumą je wspominamy. Proszę pozwolić przypomnieć mi postać bohatera wojen napoleońskich, Jana Koziedlskiego, dowódcy szarży szwadronu szwoleżerów pod Somosierrą, który w Królestwie Kongresowym objął w Białej Podlaskiej dowództwo pułku kawalerii ułanów kongresowych. To także przepiękna historia 34. Pułku Piechoty, który był główną formacją Białskiego Garnizonu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, którego obecność w Białej Podlaskiej kształtowała całokształt życia społecznego mieszkańców naszego miasta, który zapisał piękną, waleczną historię na frontach II wojny światowej, ale także w okresie walki z nawałą bolszewicką 20 roku. To także historia 61. Pułku Szkolno-Bojowego Lotniczego, który na terenie dzisiejszego garnizonu, wówczas lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej, zapisał kilkudziesięcioletnią historię swojej obecności oraz państwa dzisiejsza tutaj obecność. Mam zaszczyt przeczytać list skierowany do was z okazji dzisiejszej uroczystości przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Dzień przysięgi wojskowej jest jednym z najważniejszych w życiu każdego żołnierza. Ślubując wierność Polsce, potwierdzacie swoją głęboko patriotyczną postawę, przejawiającą się w gotowości do obrony i wzmacniania bezpieczeństwa naszego państwa. Służba w Wojsku Polskim to zaszczytne zobowiązanie, ale również wyjątkowa możliwość zawodowego rozwoju oraz realizowania waszych zainteresowań i pasji. Nasza determinacja sprawiła, że stoimy dziś tu przed państwem, w Białej Podlaskiej, podczas najważniejszej uroczystości w życiu każdego żołnierza. Jako kandydaci do zawodowej służby wojskowej mieliśmy zaszczyt szkolić się w 18. Pułku Logistycznym w batalionie transportowym. Dziś możemy śmiało stwierdzić, że mieliśmy szczęście, realizując nasze szkolenie
w jednostce żelaznej dywizji. Atmosfera panująca w batalionie była dla nas miłym zaskoczeniem, ale również zobowiązuje. I mamy tego pełną świadomość. Po krótkim, ale nad wyraz kompleksowym szkoleniu, po godzinach intensywnych ćwiczeń nadszedł dzień, w którym stajemy się żołnierzami. Przysięga wojskowa to nie tylko słowa roty. To przede wszystkim akt oddania wobec ojczyzny. Już na zawsze w naszym sercu pozostaną słowa Bóg, honor, ojczyzna. Wartości, którym jesteśmy wierni, napełniają nas dumą. A dzisiejsza ceremonia jest zwieńczeniem naszego wysiłku i dowodem wytrwałości. W imieniu żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej składam szczególne podziękowania dowódcy 18. Pułku Logistycznego, panu pułkownikowi Pawłowi Gałązce, dowódcy batalionu transportowego, panu pułkownikowi Sławomirowi Oziemkiewiczowi, dowódcy kompanii szkolnej, panu porucznikowi Dariuszowi Domańskiemu oraz wszystkim dowódcom plutonów i drużyn za wysiłek włożony w codzienne przygotowywanie nas do zaszczytnej służby ojczyźnie. Dziękuję naszym instruktorom za dużą wyrozumiałość oraz okazywaną życzliwość. Bycie żołnierzem to honor i ogromny zaszczyt. W imieniu własnym oraz moich koleżanek i kolegów chciałbym zapewnić, że czas poświęcony na nasze kształcenie nie pójdzie na marne. Zachowamy w pamięci najlepsze wspomnienia z naszego pobytu tutaj. Prosimy o przyjęcie wyrazów szacunku i głębokiego uznania. O wyjście proszę rodziców wyróżnionych żołnierzy. Państwa Jolantę Lewandowską, Rafała Dylewskiego, państwa Katarzynę i Roberta Makułę, państwa Monikę i Marcina Ozgę oraz państwa Jolantę i Dariusza Stępniaka. Następny prowadzi podporucznik Rafał Nasiadka.
Przed trybuną pod oddział prowadzi plutonowy Adam Raś. Następny pododdział prowadzi podporucznik Karol Czarniecki.